Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek programu Ratajski Fyrtel Kultury, a tak naprawdę powinnam powiedzieć siema, bo w nim cała duża relacja z ratajskiego finału, który odbywa się w Domu Kultury Jędruś. Oczywiście w tym odcinku to nie wszystko, ponieważ zaglądaliśmy także na imprezy towarzyszące, no właśnie w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Było i na sportowo, i nie tylko, ale o tym już za chwilę. Ale także był koncert noworoczny i tym koncertem przywitaliśmy 2023 rok, ale oczywiście zaczynamy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaglądamy, co dzieje się w środku. Zapraszam. Koncerty, licytacje, kwesta, a do tego pozytywne nastawienie i uśmiechy wolontariuszy oraz osób wspierających orkiestrę. Drodzy Państwo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie odbyłaby się, gdyby nie organizacja tak naprawdę tej Wielkiej Orkiestry, no bo żeby zorganizować sztab, no to trzeba się tutaj zebrać, ale to, co dzisiaj się czuje, dużo ludzi, fajna energia, wszyscy uśmiechnięci, no i chyba właśnie o to chodzi w tym dniu. 31 finał, 29 stycznia, jak właśnie organizacyjnie to się udało ugryźć w tym roku? Jesteśmy w trakcie koncertu finałowego w Domu Kultury Jędruś. Faktycznie te przygotowania trwają właściwie od października, bo to jest rejestracja sztabu, potem rejestracja wolontariuszy, potem już organizacja samego koncertu. Mamy wielu występujących, mamy wspaniałą widownię, mamy licytację. Bardzo dużo się dzieje. Po prostu jest tłum. Wróciliśmy do tych dawnych wośpów, bo ten w 22 to jeszcze były dwa dni. Kasy są oblegane, kolejki do rozliczenia. No, dzieje się bardzo wesoło, dużo wokół, wszyscy są uśmiechnięci i z taką naprawdę taką energią wośpową, bo ona jest bardzo taka pozytywna, to wszyscy wiedzą, ale ona jest taka naprawdę szczególna. Szczególna, zwłaszcza na Ratajach, finał WOŚP w naszej dzielnicy odbył się w Domu Kultury Jędruś. Grali wszyscy dla małych i dużych. W walce z sepsą lokalni artyści zaprezentowali swoje umiejętności na scenie. Pomagały też heniolki, czyli dwa henie i jolka, dając kabaretowy performance. Mają 3 lata, dali już 30 koncertów, wielokrotnie pomagając m.in. w domach pomocy społecznej. Są z osiedla Tysiąclecia, uważają, że warto pomagać. Tak jak Jurek Owsiak zawsze powiada, i z tego trzeba, muszą wszyscy skorzystać, z tego powodu, że jednak to się odbywa już po raz 31 i nikt na pewno go nie załamie. Końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. W trakcie koncertu finałowego miały okazję zaprezentować się zespoły trenujące na co dzień w ratajskich domach kultury oraz zupełnie nowy zespół Róże. Powstał w ramach projektu Combo Kultura, który był realizowany w ubiegłym roku w ratajskich domach kultury podczas warsztatów. Świetny pomysł Ratajskiego Centrum Kultury, żeby organizować różne fajne wydarzenia dla młodych ludzi. Nie powiem, że dla dzieciaków, bo to bym ich uraził. I te wydarzenia były organizowane w różnych klubach. Jednym z rodzajów wydarzeń były warsztaty gitarowo, ukulelowo, basowe, a także perkusyjne, które prowadziła nasza szkoła, Szkoła Tibartu. Ogromna radość dla nas, że mogliśmy je prowadzić. No i wielka satysfakcja, że udało się w czasie tych warsztatów pozbierać tych oto zdolnych młodych ludzi i skleić z nich zespół. Zespół, który nazwałem Róże. Na wośpowej scenie w Jędrusiu wystąpiły także już doświadczone muzycznie solistki z Domu Kultury na Skarpie. Alicja Kraszewska, Maria Bogusiewicz i Kinga Kielich. Pomagały nie tylko śpiewając, ale postanowiły przekazać swoją płytę na rzecz wośp. Taka okazja, żeby pośpiewać na wośpowej naszej ratajskiej scenie, ale nie tylko, żeby powiedzieć coś więcej, że u nas na Ratajach robi się płyty muzyczne i że te płyty wspierają dzisiaj właśnie Wielką Orkiestrę.
każda okazja jest dobra, żeby pośpiewać. Płytę postanowiłyśmy przekazać do sklepiku Wośpowego, a jest to płyta wyjątkowa, bo ośmielę się powiedzieć, że nagranie czyichś utworów, nawet najbardziej finezyjnie w jakichś wyjątkowych aranżacjach, jest jakimś wyzwaniem, ale napisanie własnych piosenek, mam na myśli i teksty, i muzykę, i to zaaranżowanie takiego materiału i nagranie, czyli zupełnie premierowych utworów, to jest trochę większa sztuka. Płytę artystek można było nabyć w sklepiku, który przez cały finał był otwarty w Jędrusiu, a tutaj tak zwane mydło i powidło. Sprzedawcy jednak na zainteresowanie nie narzekali. Czy dzisiaj ludzie, którzy tutaj przychodzą do Jędrusia, czy są hojni, czy kupują, czy wpłacają? Tak, bardzo hojni, są hojni. Bardzo hojni. Tak, inne lata nie były, ale w tym roku rzeczywiście są hojni. Wybierają coś za 15-20 zł, dają 50. Tacy są hojni, aż jesteśmy zdumieni, naprawdę. Będziemy wiedzieli dopiero, jak będzie policzona puszka. Ale puszka była bardzo była ciężka. Czyli to już jest kolejna puszka, prawda? To jest kolejna puszka. W dniu finału można było także obejrzeć dwie wystawy. Jedna dotycząca 45-lecia Jędrusia, a druga orkiestry. 19 ratajskich finałów WOŚP zostało zamkniętych w 19 zdjęciach stanowiących swego rodzaju symbole. Ta wystawa WOŚPowa rozpoczyna się od zdjęcia w sumie też symbolicznego, bo z 2004 roku pierwszego ratajskiego finału WOŚP, gdzie pani Wiesia Piosik, czyli ówczesna szefowa sztabu z Małgosią Marcinkowską, najstarszą stażem wolontariuszką ratajskiego sztabu WOŚP, liczą pieniądze i rzeczywiście jest to wymowne zdjęcie, które pokazuje ten start WOŚP-u na Ratajach. Uwaga, proszę się odsunąć. 1. Defibrylację wykonano. Podczas finału można było sobie także przypomnieć, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację albo co zrobić, gdy zadławi nam się dziecko. Udzielać pomocy drugiemu człowiekowi, nieść zdrowie, to jest jakby priorytet tej akcji, którą tutaj wspieramy. My jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby pokazać, jak wygląda i jak prawidłowo przeprowadzić pierwszą pomoc, bowiem ta umiejętność jest nieoceniona. W sytuacjach, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy w mniej nieoczekiwanym momencie, byśmy musieli w jakiś sposób zaradzić, w jakiś sposób pomóc drugiemu człowiekowi, a rzadko ludzie z własnej woli idą na takie szkolenia, także dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby przekazać tę wiedzę i to jest nasza taka cegiełka do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycją ratajskiego sztabu są licytacje. W tym roku to były 3 odsłony poprowadzone przez Przemka Mazurka, Tadeusza Stachowskiego oraz Izabelę Kurzawską. I 140 po raz trzeci! Żeby trochę tych pieniędzy z ludzi powyciągać, no to trzeba właśnie ich tak i kabaretowo, i na wesoło, i sposobami. No jak to było? Tak, no tutaj akurat bardzo pomogła pani Iza oraz pan Tadeusz Stachowski, który zna tutaj lokalne tradycje, ludzi zna bardzo dobrze, więc on tutaj świetnie też zachęcał i tak w trio myślę, że zgranym udało nam się praktycznie wszystko sprzedać. Liczenie pieniędzy i rozliczanie wolontariuszy odbywało się od wczesnych godzin popołudniowych i było co robić. W tym miejscu liczymy pieniądze zebrane we wszystkich puszkach. To są puszki stacjonarne, puszki firmowe oraz puszki, z którymi wyszli wolontariusze dzisiaj na miasto. Wolontariusz dociera tutaj do naszego miejsca. Nasi skarbnicy liczą kwotę, która została zebrana. Następnie zgłaszają się do mnie, otrzymują piękny dyplom, na którym widnieje zebrana kwota i kwitują tą swoją dzisiejszą wolontarystyczną pracę. No właśnie, jak im poszło w tym roku? Czy są jakieś rekordy takie pojedynczych osób na przykład? Tak, niektórzy zebrali aż 2,5 tysiąca do jednej puszki, to jest bardzo ładna kwota. Natomiast nie zauważamy, żeby było tych pieniędzy mniej. Polacy nadal bardzo chętnie wrzucają do puszki, co widać w naszym sztabie. Co oczywiście cieszy, a na deser całego finału WOŚP tradycyjnie światełko do nieba, w tym roku w formie sztucznych ogni oraz koncert zespołu The Carlins. Nam zależy na tym, żeby wspierać i wspieramy tak, jak najlepiej potrafimy. Wspieramy grając muzykę i mam nadzieję, że tym sposobem zaprosiliśmy i zaciągnęliśmy osoby, żeby przyszły tutaj i żeby wspierały jak tylko mogą. Więc myślę, że każdy z nas włożył jakąś cegiełkę w pomoc wszystkim tym, którzy potrzebują tej pomocy.
I każda cegiełka była potrzebna, żeby w sumie udało się zebrać w ratajskim sztabie prawie 90 tysięcy złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała na Ratajach nie tylko podczas finału, ale także podczas imprez towarzyszących, które odbyły się w styczniu w Domach Kultury. 26 stycznia prawdziwa gratka dla fanów Królewskiej Gry. W Domu Kultury na Pięterku miała miejsce podwójna symultana z mistrzami szachowymi. Z Marcinem Sieciechowiczem i Janem Musiałkiewiczem zagrało 20 osób. Symultany to dają dzisiaj nasi najwybitniejsi w historii klubu na Pięterku szachiści, którzy przez wiele lat zdobywali medale Mistrzostw Polski Juniorów, byli mistrzami Polski Juniorów, jak również reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata Juniorów. To dzięki nim nasze gabloty są tak bogate, bo w tym okresie co oni grali tak mniej więcej 2005-2015, mieliśmy naprawdę super drużynę, która grała w elitarnej 10-drużynowej ekstralidze juniorów. No i tych sukcesów indywidualnych rzeczywiście Jasiu i Marcie mieli bardzo dużo. Obaj mistrzowie to wychowankowie klubu szachowego na Pięterku. Marcin Sieciechowicz to mistrz międzynarodowy od 2010 roku. Czy Pięterko jest dobrym miejscem, żeby rozpoczynać, zaczynać, żeby polecić właśnie ten klub szachowy? Uważam, że tak, bo jest to klub typowo nastawiony pod sekcje juniorskie. Jest tutaj dużo sekcji juniorskich. Jest też również wielu trenerów do każdej sekcji. Także tutaj myślę, że są idealne warunki, bo jest zarówno młodzież może się zapoznać, zintegrować, jak również pograć między sobą. Także ta atmosfera na pewno sprzyja temu, żeby właśnie dziecko pierwsze swoje kroki stawiało właśnie tutaj na Pięterku. Mistrzowie mówią, że królewska gra rozwinęła się w czasie kwarantanny. Szachiści grają bowiem częściej online. Zapytaliśmy więc o ocenę takiego rozwiązania. Myślę, że każda forma gry i rozwoju szachowego jest dobra i myślę, że łączenie zarówno grania online, gdzie można trochę oszczędzić czasu i zwiększyć swoje możliwości grania, bo to jest taka gra na co dzień, ale oczywiście też na nic nie zastąpi takiego typowego treningu szachowego przy szachownicy, więc jak najbardziej uważam, że łączenie obydwu tych form jest w stanie poprawić nasz poziom. I gdzie przede wszystkim? Online? No internet jest dosyć spory, pojemny, i więc gdzie tak naprawdę szukać? Czy gdziekolwiek? Czy z kimś konkretnie się gra? Jak to wygląda dla laików? No my się na tym nie znamy właśnie. Jak szukać tych inspiracji w internecie? Jest oczywiście wiele stron i platform szachowych, gdzie można rywalizować z innymi. Oczywiście najlepiej mieć swoich jakichś stałych też sparring partnerów, znajomych, przyjaciół z turniejów czy z takiego życia codziennego. No z takich najpopularniejszych stron no to oczywiście jakiś Kurnik, Lichess, Chess.com, to są takie najpopularniejsze platformy do gry. Wydarzenie nie było biletowane, jednak aby wziąć udział w symultanie trzeba było wrzucić przysłowiową złotówkę do wyśpowej puszki. Wspierać fundację Jurka Owsiaka można było także 27 stycznia podczas balu karnawałowego dla dzieci oraz maratonu fitness. Tutaj też wejściówka była konieczna, ale decyzja, ile trafiło do puszki, należała do uczestników. Bal karnawałowy za nami. Co dzieciaki dzisiaj tutaj robiły? W dwóch słowach. Dzisiaj był po prostu czas na zabawę. I to było najważniejsze, dzieci miały się wyszaleć i pobawić, potańczyć, tak jak po prostu ich nogi niosą. Wydaje mi się, że podołaliśmy też temu zadaniu. Było bardzo dużo dzieci i cieszymy się, że ta frekwencja, tym bardziej, że jesteśmy już po pandemii, jest coraz większa. Dla wszystkich Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dla wszystkich oczywiście spotkania w Jagiellonce. No to co dla tych nieco starszych, już za chwilę się rozpocznie. Już za chwilę, a dokładnie punktualnie o godzinie 19 startuje mini maraton fitness. Spalamy, nie gadamy. Taki jest temat dzisiejszego maratonu, bo po prostu spalamy w szczytnym celu i to się najbardziej liczy, więc będziemy za chwilę działać i wylewać siódme poty po raz kolejny. Viviamo, viviamo, veri e tri.
życzeń. To czas nowych rozdań, miesiąc otwarcia i tradycyjnie czas na koncert noworoczny. Piękne stroje, operetka i gwiazdy światowego formatu wystąpiły 22 stycznia w Domu Kultury Orle Gniazdo. Dzisiaj udało się z najlepszych ściągnąć, dlatego że jest Mirosław Niewiadomski, jest Mariusz Ruta, jest Emilia Zielińska, jest Agnieszka Wawrzyniak, Ania Michalak, no i ja jestem szósty, ale ja dzisiaj bardziej w roli konferansjera, dlatego że niestety no, nie udało się uciec przed wszystkimi chorobami. Jak słychać, ten głos nie jest taki jak zawsze, no ale cóż, tak się zdarza. Był wybór albo w ogóle zrezygnować, czego nie chciałem, albo przyjechaliśmy na próbę trochę, dokonaliśmy takich małych korekt repertuarowych. Koncert na tym nie straci i jestem przekonany, że będzie pięknie. Rozpoczniemy Il Biamo z opery Traviata. Będą też włoskie przeboje, takie jak Sole Mio czy Buona Sera Signorina. Będzie na pewno Przetańczyć całą noc. Będą nowe pieśni, których Państwo jeszcze nie słyszeli w naszym wykonaniu. Już tak uchylę rąbka tajemnicy, między innymi jeden z największych przebojów Engelberta Humperdinka, Man Without Love. Także koncert utrzymany w takim karnawałowo-operetkowym stylu. Jak zawsze staramy się to tutaj robić. Imprezę organizowały Domy Kultury Orle Gniazdo na Pięterku, Poland 100 oraz Jubilat. Koniec stycznia to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. W Wielkopolsce rozpoczęły się bowiem półkolonie zimowe. Dla tych, którzy nie wyjechali na wczasy w góry, spółdzielnia zaproponowała wspólne spędzanie czasu z instruktorami w domach kultury. 30 stycznia wystartowały więc półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat. Podczas nich, jak co roku, spotkania z ciekawymi osobami, wyjazdy na wycieczki za miasto oraz w ciekawe miejsca w Poznaniu. Relacja z półkolonii w kolejnym wydaniu Ratajskiego Fyrtla Kultury. I drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu Ratajskiego Fyrtla Kultury, a my już za dwa tygodnie, 14 lutego, jak zwykle we wtorek o godzinie 16:30, no i kolejna dawka informacji kulturalnych z Rataj, z Hartowa i z Rzegrza. Liczę na Państwa, że będziemy się widzieć właśnie wtedy. Do zobaczenia.